Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Od poniedziałku 18 stycznia dzieci uczęszczające do klas 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócą do nauki stacjonarnej. Co więcej, w szkołach będą mogły odbywać się praktyki zawodowe, konkursy i zajęcia sportowe. Już za 5 dni dla dzieci z najmłodszych klas zadzwonią szkolne dzwonki. Lekcje dla uczniów szkół podstawowych i specjalnych mają odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, mówi Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty. W tej chwili przede wszystkim chodzi o to, żeby ograniczyć kontakt uczniów ze sobą, żeby także nauczyciele mieli ten kontakt ograniczony, chociażby tak, żeby był tylko jeden nauczyciel do danej klasy, uczniowie z tej klasy, żeby byli w jednej sali lekcyjnej. Także ograniczony został kontakt z innymi klasami, no i także w tej przestrzeni publicznej. Obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust, częste mycie rąk mydłem czy częste wietrzenie sal. Zalecenia mają być elastyczne dla dyrektorów placówek. To oni podejmują ostateczne decyzje, jak w praktyce chronić bezpieczeństwo dzieci, mówi minister edukacji narodowej. To są wytyczne i zalecenia, które dyrektorzy stosują w miarę swoich możliwości. Są różne szkoły, są różne warunki. W zdecydowanej większości przypadków będzie można je zastosować w 100%. Zgodnie z podpisanym dziś przez profesora Przemysława Czarnka rozporządzeniem, od poniedziałku do szkół wrócą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w szkoleniu zawodowym. Ponadto w każdej szkole będą odbywały się zajęcia świetlicowe. Dyrektorzy wciąż mogą organizować konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jest możliwość organizowania konsultacji indywidualnych i w grupach do 5 osób dla klas ósmych i klas maturalnych i dobrze, ażebyśmy rzeczywiście, żeby nauczyciele, żeby dyrektorzy z tej możliwości korzystali, bo kontakt bezpośredni ucznia z nauczycielem jest bardzo ważny. Szkoły będą mogły także organizować olimpiady, konkursy i turnieje w placówkach. Dajemy także możliwość realizacji szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych oraz w szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego. Tymczasem od poniedziałku 11 stycznia w całej Polsce trwają dobrowolne testy przesiewowe na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Tak, żeby przed przyjściem dzieci do szkoły te osoby zostały przebadane. Mówi Paweł Buczko, pełniący obowiązki podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Do testów zgłosiło się 165 tysięcy osób. Badania potrwają do jutra. Nauczyciele będą szczepieni w grupie pierwszej. Zapisy nauczycieli na szczepienia rozpoczną się dopiero na przełomie marca i kwietnia. O przyszłość między innymi restauratorów i hotelarzy obawia się prezydent Torunia Michał Zalewski. Stąd apeluje do wicepremiera Jarosława Gowina. Chodzi o rozszerzenie wsparcia zapowiedzianego dla gmin górskich także na inne miejscowości. Zgodnie z zapowiedziami tylko przedsiębiorcy na południu będą mogli liczyć na rządowe wsparcie. To niesprawiedliwe dla pozostałych miejscowości z rozwiniętym sektorem turystycznym. Straty spowodowane zamknięciem branży ponoszą także na przykład hotelarze i restauratorzy, na przykład w Toruniu, mówi prezydent Torunia Michał Zalewski. Wiem, jak cierpią ci, którzy prowadzą działalność gastronomiczną, szczególnie w Toruniu. To branża, która jest w Toruniu znakomicie rozwinięta i w takim normalnym roku efekty tej działalności są powszechnie uznawane wśród 2,5 miliona turystów odwiedzających miasto. W 2020 roku było ich prawie 3 razy mniej. Prezydent Torunia Michał Zalewski obawia się o przyszłość między innymi restauratorów i hotelarzy, a co za tym idzie całej branży turystycznej. Dlatego zwrócił się z apelem do wicepremiera Jarosława Gowina o rozszerzenie wsparcia zapowiedzianego dla gmin górskich także na inne miejscowości. Gdzie jak gdzie, ale właśnie w Toruniu ta potrzeba wsparcia jest olbrzymia. Przekazałem również kopię tej prośby do parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy wywodzących się z Torunia. Z prośbą, aby moją prośbę wsparli, aby pomogli znaleźć rozwiązanie
jak można by również ratować branżę turystyczną, nie tylko na południu Polski. W przyszłym tygodniu Rada Ministrów może zdecydować o rozszerzeniu grona beneficjentów tzw. tarczy branżowej, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Do tej listy 45 branż może dołączyć kilka kolejnych. W związku z tymi dodatkowymi konsultacjami KPRM-u Ministerstwa Rozwoju z branżami, które dzisiaj przeżywają trudności w związku ze skutkami pandemii. Polski Fundusz Rozwoju liczy, że Komisja Europejska jeszcze w styczniu wyda zgodę na wsparcie w wysokości 20 miliardów złotych dla dużych firm, które zanotowały straty w okresie zimowym. Ministerstwo Infrastruktury podpisało z PKP Intercity 10-letnią umowę ramową na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym. Jej wartość to ponad 21 miliardów złotych. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego środka transportu zbiorowego. To dobra decyzja nie tylko dla PKP Intercity. Dzięki niej zmieni się rzeczywistość transportu kolejowego w Polsce, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wskazując na korzyści dla pasażerów, jakie płyną z podpisanej dziś umowy. Do wprowadzonych w ostatnich latach udogodnień dołączą kolejne. To nowoczesne i wygodne składy, to nowoczesne wagony, które sprawnie dojadą do każdego regionu Polski. Ale to również przyspieszenie przejazdów pomiędzy głównymi miastami naszego kraju. Nowoczesna kolej to nie tylko szybkość, ale także bezpieczeństwo i ukłon w kierunku ochrony środowiska. Podpisana umowa to też mocny impuls do rozwoju naszej gospodarki, akcentuje wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Te miliardy złotych, które przez 10 lat będą inwestowane w PKP Intercity przez polski rząd. Szerokim strumieniem popłyną do wielu polskich firm, nie tylko z sektora kolejowego. Zadowolenia z inicjatywy nie kryje prezes PKP SA i przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity Krzysztof Mamiński. Zawarta dziś umowa z Ministerstwem Infrastruktury jest przede wszystkim gwarancją stabilności funkcjonowania narodowego przewoźnika pasażerskiego. Dzięki umowie spółka PKP Intercity będzie mogła zainwestować w rozwój taboru i nowoczesne zaplecze techniczne, mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk. Będziemy mogli pozyskać około 19 miliardów do 2030 roku. Jest to bardzo istotne, bo gdybyśmy nie mieli zabezpieczenia poprzez tą umowę, trudniej byłoby nam pozyskiwać fundusze. Resort infrastruktury zapewnia, że już w 2023 roku pojedziemy polską koleją z prędkością do 250 km na godzinę. Powstanie też wiele kilometrów nowych szlaków kolejowych. Ich budowa związana jest przede wszystkim z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Brukseli wybuchły zamieszki po śmierci zatrzymanego przez policję czarnoskórego mężczyzny. Demonstranci niszczyli witryny sklepowe i podpalili komisariat. Zaatakowali też samochód, którym wracał do domu król Belgów Filip I. Czarnoskóry mężczyzna został zatrzymany przez policję w minioną sobotę. Nie chciał się poddać kontroli funkcjonariuszy. Sprawdzali oni, czy wraz z grupą młodych ludzi nie narusza obowiązujących zasad antyepidemicznych. Po przewiezieniu na komisariat zasłabł i wkrótce potem zmarł w szpitalu w Brukseli. Według krewnych ofiary na ciele mężczyzny były liczne siniaki. Policja tłumaczy, że zostały one spowodowane próbami reanimacji. Część osób domagająca się wyjaśnienia okoliczności śmierci 23-letniego mężczyzny manifestowała w Brukseli. Demonstranci zaczęli rzucać w stronę funkcjonariuszy kamienie i butelki, niszczyli witryny sklepowe i podpalili komisariat. Zaatakowali też samochód, którym wracał do domu król Belgów Filip I. Minister spraw wewnętrznych Belgii oświadczyła w mediach, że takie zachowania są niedopuszczalne i zrobi wszystko, aby wyjaśnić, czy doszło do jakichś nieprawidłowości podczas zatrzymania czarnoskórego mężczyzny. Dodała jednak, że nic na to nie wskazuje. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18:05. Zapraszam.